Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Szerszeń, a to kolejny odcinek z ESO na moim kanale. W dzisiejszym materiale zajmiemy się zadaniem Daughter of Giants, czyli udamy się ponownie do Profeta i wykonamy drugie już zadanie fabularne w grze. Tak więc udamy się tutaj. Ja troszeczkę powiedzmy zwlekałem z tym zadaniem specjalnie dla was, ostatnio nie miałem troszeczkę czasu, aby powiedzmy nagrać wam jakiś nowy materiał, za co oczywiście przepraszam. Ale wiadomo jak to jest. Czekajcie, chyba tędy muszę tak. No i niestety dlatego tak to trwa. Już troszeczkę jestem wysoko, jeśli chodzi o poziom. I to są zadania, powiedzmy, początkowe. Troszeczkę przypał. No ale jakby co, to będzie ostatnie zadanie, które będę pokazywał najprawdopodobniej w materiale, ponieważ nie chcę robić, powiedzmy, takiego spoileru wam. Bo wiem, że no te dwa zadania akurat są na samym początku praktycznie, natomiast później można już powiedzmy zrobić jako to spoiler, tak? Dlatego ewentualnie możecie dać mi znać, co o tym myślicie, czy chcielibyście jeszcze dalsze zadania fabularne bym pokazywał na moim kanale, czy po prostu już jakieś bardziej gameplayowe odcinki, czy coś. Dobra, tak więc jest tutaj Profet. Ja tutaj dawno nie byłem, naprawdę nie było mnie tutaj bardzo, bardzo dawno. Your fate was written in the scrolls long ago. It is entwined. She works a terrible forge under the lash of the great deceiver, Molog. Tread carefully in Molog Baal's realm. You are in. After Lyris took my place in the Wailing Prison so that we might escape, the god of schemes invaded my mind many times during my imprisonment. It was a tortuous experience, but by forcing his way into my mind, we are connected, he and I. With concentration, I can see through his eyes. It will be a far greater danger for you. Czyli Lyris jest w niewoli, powiedzmy. Pracuje jako, powiedzmy, kowal, coś w tym stylu, robiąc rzeczy dla Molag Bala. Natomiast Profet podczas jego lat tortur, powiedzmy, jest w stanie połączyć się telepatycznie, coś w tym stylu właśnie, z przeciwnikiem i może, powiedzmy, widzieć jego oczami nawet. Tak więc wejdziemy sobie teraz ponownie do Cold Harbor i postaramy się uratować Lyris Titanborn. Widzicie, tutaj nasi koleżkowie są troszeczkę skuci. Natomiast Lyris jest gdzieś tam. Dobra, to się pewnie będę musiał z tymi przeciwnikami najpierw uporać. Dobra. Ale jak zwykle moje tutaj combo wchodzi nieziemsko, to z tej strony. Nawet jest tutaj Lyris Titanborn. It's hard to describe. My memories, my feelings, I've tried. The Daedra took everything. My willpower, my courage. I'll do my best. Czyli podczas, powiedzmy, tortur zabrali Lyris wszystkie jej, powiedzmy, takie wspomnienia i tak dalej. Nie pamięta specjalnie, kim jest. Również zabrali jej, powiedzmy, pewność siebie. A my będziemy musieli to po prostu odzyskać dla niej. Tutaj w ogóle ci kolesie mnie bardzo zawsze śmieszą, tacy skuci. Dobra. No ja cię zaraz dam do pracy, frajerze. Szowinistyczny. Cholera jasna. Tutaj bardzo piękny przeciwnik, jak widzę. Szkoda, że niestety nic nie mogę z nich zlutować, ale to z drugiej strony jest taka, powiedzmy, misja fabularna. I no nie dostajemy stąd lootu niestety. Zresztą mam takie przyzwyczajenie, że zawsze jak zabijam wroga, to naciskam E. Oho, teraz jesteśmy, powiedzmy, przeniesieni, przepraszam, do Skyrim, do jej rodzinnego domu. I teraz dowiedzieliśmy się, że matka Lyris zginęła podczas porodu. Ja tu sobie jeszcze przy okazji sprawdzę. Father? Papa? Is that you?
I tutaj teraz widzimy ojca, a raczej ducha ojca Lyris. O, ta koleżka jest dość twarda, jak widzę. Giving me life. It was my fault. I should never have been born. Lyris, look at me. The blood of giants flows through my veins. Your mother was a Nord. I gave her my seed without thought for her safety. That's why she died. Not because of you, child. Because of me. I thought you blamed me. You couldn't even look at me, Papa. Do you not see? When I looked at you, I saw her face. I loved her, child, just as I love you, more than life itself. We cannot change the past, nor should we cling to it. You must not let these feelings haunt you. Let them go. Let me go. I love you too, Papa. Czyli po prostu duch tego gościa był zabrany tutaj przez deadryczne moce i musiał doświadczać swojego morderstwa cały czas. Natomiast Lyris obwiniała się za śmierć swojej matki, myślała, że ojciec ją obwinia za to. Natomiast po prostu ojciec chciał, powiedzmy, było tak, że po prostu matka Lyris była Nordką i jak widzicie, Lyris jest dość sporą tutaj klientką. Tak więc po prostu, no, ojciec Lyris był lekko nieodpowiedzialny i przez niego prawdopodobnie matka Lyris zmarła podczas porodu, ponieważ nie przewidział konsekwencji takiego mieszania gatunków, tak to nazwijmy. Raz, może coś w tym stylu, bardziej. Dobra, tutaj widzę, że mamy jakichś koleżków. Okej, wracam po małych problemach technicznych. Niestety internet troszeczkę daje dupy, ale to już klasyka jest. Nagram dla was ten odcinek i zrobię kolesiowi po prostu awarię z mózgu. Tak więc dobra, szukamy teraz części ekwipunku Lyris. Chyba to jak zwykle jest ostatnia, to już jest też klasyczne. Dobra, znaleźliśmy armor Lyris, czyli zbroję. I teraz będziemy musieli pokonać tutaj przeciwników, ale najpierw dam jej ten jej ekwipunek. Dobra. No i zajmiemy się teraz tymi przyjemniaczkami. Widzicie, Lyris tam lekko pomaga. Dobra, kolejny koleżka pada pod naporem moich ciosów. A teraz idziemy dalej. Oj. Au, i teraz ja dostałem. Brawo, debilu. Dobra. Kolejni przeciwnicy na naszej drodze. Aha, dobra, tutaj koleżka sobie położę koleżkę na tym. No, przydałoby się już lekko ich wykańczać, bo jeszcze krytyk wszedł. Tego nie chciałem robić. Dobra, którą stronę? Chyba tędy nie ma sensu iść, bo jest ślepa uliczka. Dokładnie. Ale myślałem, może jakaś, nie wiem, skrzynka, chociaż z drugiej strony to, jak już powiedziałem wcześniej, nie, raczej nie ma szans na jakieś tutaj rzeczy, jeśli chodzi o zadania popularne. Nie wiem w sumie czemu. Oho. Pamiętacie tego koleżkę? On miał układy z Manimarką w ostatnim odcinku fabularnym. Cold Harbor will not give it up easily. Is that Shore's bone?
prestige. That's my battle axe. Oho, teraz odzyskamy topór wojenny Lyris właśnie. Tylko sobie chciałbym zmienić broń najpierw. Mhm. Tutaj akurat ten, powiedzmy, przeciwnik jest dość uciążliwy. Nie lubię specjalnie z nim walczyć. Jak widzicie, jest odporny na różnego rodzaju stuny i tak dalej. I inne rzeczy. Sobie załączę potkę. Nie ma co tutaj kozaczyć specjalnie. Dobra. Pokonany, całkiem sprawnie to poszło w sumie. No i teraz mamy topór wojenny Lyris. Good to have it back. It's part of me. Losing it was like losing it. I don't know. I don't trust him and I never will. But it's odd. The blind hatred I felt when I saw him. I could have strangled him with my bare hands. But now, better, stronger, almost whole again. Isn't that strange? I feel powerful enough to take on Umaril the Unfeathered himself. I feel... We're not done yet. We need to keep moving forward. The passage is blocked by a rock slide. Now that I have... Dobra, czyli powiedzmy w większości Lyris do nas wróciła już. Stand back. No damn pile of pebbles is gonna stop me now. No, świetnie. Można i tak. Ekipa remontowa. Oho. Tutaj jakiś... Jakiś, kurde, nie wiem, ogród czy co to jest? Takie jakieś śmieszne. Niekoniecznie piękne stworzenie. Ale dobra, przechodzimy przez kolejne zastępy przeciwników. Dobra, no, ten nawyk z naciskaniem przycisku do lutowania jest naprawdę czasami straszny. Dobra, kolejny przeciwnik pada pod naporem moich ciosów. No, coś mi troszeczkę Assassination podchodzi do maksymalnego poziomu. To jest oczywiście bardzo fajne. Ale o tym powiem wam w innym materiale, ponieważ tak jak powiedziałem, ten będzie czysto fabularny. Nie będę się specjalnie zajmował rzeczami, które są poza Cold Harbor w tym materiale. Oho. Czy akurat nic nie słyszałem, ale... I'll make sure of it. We'll find you. Somehow we'll get you out of there. Sai? Sai! No! Bring him back, you bastards! That was no trick. That was Sai Sahan. Sai's a friend. Maybe my best friend. We need to find him and get him out. We need to tell the Prophet about this. He'll know. Czyli spotkaliśmy w jakąś wizję... Może powiedzmy coś w stylu hologramu Saja Sahana, czyli jednego z piątki towarzyszy, jak pamiętacie z pierwszego materiału. On miał taki fajny miecz chyba dwuręczny. Dobra, tutaj w ogóle jakieś takie mechanizmy też fajne. I zaraz będziemy w kluczowym już miejscu tego całego, powiedzmy, przybytku niedoli i rozpaczy. Będzie trzeba naprawić tutaj mój młotek, ale to już kiedy indziej.
to jednak można coś znaleźć, ale to nie są rzeczy, wiecie, które możemy specjalnie, które są jakoś specjalnie użyteczne, podejrzewam. Sobie mogę po prostu to pozbierać. Lubię zbierać rzeczy w tej grze. Tylko niestety za mało miejsca w ekwipunku, jak zwykle. Oho. Manifestation of Terror, czyli manifestacja terroru. Nie wiem, czy jest takie słowo w języku polskim jak terror. Chyba jest, tak mi się wydaje. No, dobrze, że się tutaj skupił na Lyris. Powiedzmy do połowy. A teraz ja mogę przejąć pałeczkę i koleżkę po prostu wykończyć. Właśnie tak. No i okej, to powiedzmy bossy lokacji został pokonany przez nas. I w tym momencie musimy udać się ponownie do świata rzeczywistego i pogadać z profetem odnośnie tego, co widzieliśmy i co nam się przydarzyło w środku tego przybytku. Thank the divines. Your loss would have thrown all into chaos. They won't take me again. Not alive, at least. Prophet, Menemarco captured Sai Sahan. He's torturing him to find out where the Amulet of Kings is hidden. We have to rescue him. You brought Lyris back, and largely intact from the look of her. And she will need time to recover. One does not leave such a place unscarred. What did he say? Did Sai tell you where he is being held? Then we must locate him before Menemarco forces him to reveal the amulet's hiding place. Did he? I thought he had firmly aligned himself with Menemarco and his worm cult. Curiouser and curiouser. As you saw in my visions, the amulet's misuse ripped a hole in the barrier that protects Tamriel from the forces of oblivion. That damage must be undone, and the amulet is the key. For now you must lead me to my meditation. I must set my mind to the task of locating Sai Sahan. Until then, embrace the unknowable. The drops of water cannot know themselves to be a river, yet the river flows on. Perhaps it was simply arrogance. Perhaps it was all part of his grand scheme. Who can know the logic of a Daedric prince? I will call upon you again when the time is right. Farewell, Vistage. No i okej, zakończyliśmy zadanie Córka Gigantów, dostaliśmy również rodowy pierścień, raczej sygnet rodziny Titanbornów, ale on nie jest jakoś super, żebym go musiał brać. Tak więc zakończyliśmy to zadanie, dostałem achievement Daughter of Giants. No i w tym momencie Prophet będzie się, powiedzmy, przestawiał swój umysł na szukanie Sai Sahana. No i powiedzmy, da nam cynk, jak będzie już przestawiony. Tak więc póki co podejrzewam, że będę musiał troszeczkę pobiegać po lokacjach i dostanę na pewno od niego wiadomość. Tak więc słuchajcie, tak czy inaczej, dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Dajcie mi znać, czy byście chcieli kolejne odcinki fabularne, czy nie, w komentarzu. No i zapraszam was do kolejnych odcinków z ESO na moim kanale. Trzymajcie się, na razie. Hej.